Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Dobromir Sośnierz, poseł witam. Konfederacji. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pan zwierzęta lubi, czy tylko jeść? Mam pełną lodówkę. Tak się spodziewałem takiej odpowiedzi. Nie wiem, czy to się uda, wątpię, czy intencje są szczere, ale PiS znów chce między innymi zakazać hodowania i masowego zabijania zwierząt na futra w Polsce. Konfederacja jest przeciw, tak? No tak. Wydaje się, że PiS to jest kolejne podejście i że w kolejnej sprawie PiS pokazuje, że wziął taki poważny zakręt w lewo. Zakręt w lewo polegający na czym? Na przestawieniu się w sprawach światopoglądowych w takim kierunku. Mieliśmy już ustawę o przemocy domowej, która pozwalała na wyrzucanie z domu na podstawie zwykłego pomówienia kogoś, to było na wiosnę. Później mieliśmy lukę płacową przerabianą przez PiS tak, z takim feministycznym językiem, nawet występująca posłanka Gębicka. Tak jakbym się na chwilę przeniósł do Parlamentu Europejskiego, się poczułem. Ale Jarosław Kaczyński chyba szczerze lubi zwierzęta. Relatywizacja między ludźmi do pana i zwierzętami. Nie tylko jeść. Nie, no to nie chodzi, żartuję oczywiście. No ja rozumiem, że można lubić zwierzęta, no ale też człowiek konserwatysta, człowiek prawicy wie, czym się zwierzęta różnią od ludzi. I że jednak ale to na o tej lewicy tego zapytam pana, jeżeli lewica, skoro jakieś zasady etyczne, jakaś logika współistnienia w przyrodzie, to jest lewica. Szanowanie przyrody to jest lewica czy lewactwo, Nie, zupełnie nie. To tak panu przypomnę, że to chyba chrześcijaństwo się na tym opiera, na które pan się powołuje. Nie powiedziałem, że szanowanie. Szanowanie jest jak najbardziej cechą konserwatywną, pozytywną. Natomiast zacieranie granic między ludźmi i zwierzętami, zwłaszcza pod względem moralnym czy prawnym, przyznawanie praw zwierzętom, jest agendą typowo lewicową. Zwierzęta, powinniśmy szanować zwierzęta ze względu na to, że są to nasze dobra rzadkie, że otrzymaliśmy taki dar w postaci tej planety i tych zwierząt i powinniśmy je zachować do przyszłych pokoleń, ale to ze względu na przyszłe pokolenia, a nie ze względu na same zwierzęta. To nie jest tak, że drzewo ma prawo rosnąć, tylko nie wycinamy go dlatego, żeby było dla innych. A to drzewo, dobrze, a powiedział pan tak, zwierzęta nie są obywatelami, żeby to uściślić, nie są ludźmi, więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy bronić zwierząt przeciwko ludziom, odwrotnie powinniśmy bronić ludzi przeciwko zwierzętom albo przeciwko lewicy. Co autor tych słów miał na myśli? Dobromir Sośnierz oczywiście. Zwrócono mi słusznie uwagę, że nie mówi się bronić przeciwko, tylko bronić przed, więc się poprawiam. No tak, semantyka. Oczywiście skrótowo. Uważam, że prawo, a zwłaszcza w wykonaniu konserwatystów, prawicowców, powinno stawać przede wszystkim po stronie obywateli, a zwierzęta są mimo wszystko tylko przedmiotem własności i zawsze w konflikcie między interesem zwierząt a ludzi musi wygrywać interes ludzi. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Zabić wszystkie zwierzęta, żeby uratować jednego człowieka. Poseł Konfederacji jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na Radio Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, jest z nami po raz drugi. Witam ponownie. Państwa również witamy. To tak jeszcze o tym człowieku i zwierzętach. Zwierzęta nie są ludźmi i tak dalej. To tak, jeśli chodzi o logiczne podejście do sprawy, to taki późny Korwin-Mikke, tak mam wrażenie, z pana przemawia. Znaczy nie tylko Korwin-Mikke, dziękuję, że nam pan wszelkie mądrości przypisuje tej Konfederacji, partii Korwin, ale to nie jest tak. To ten cały dorobek intelektualny ludzkości nie przynależy się nam. To jesteśmy tylko karłami na barkach tytanów, także. Janusz Korwin-Mikke mówi dzisiaj tak. Jeżeli uznajemy zasadę, że zwierzęta są, należy traktować tak samo jak ludzi, to zoofilia jest czymś naturalnym. To chyba, twórcze rozwinięcie, mniej więcej podobnym pociągu jedzie się, tylko w innych wagonach. Drugą stroną tego twierdzenia, że zwierzęta należy traktować jak ludzi, jest to, że ludzi można traktować jak zwierzęta, tak? To jest logiczna konsekwencja. Ale to genialny wniosek tak pana Korwin-Mikkego, bo to skoro tak jest, skoro my zrównujemy w naszej kulturze jedno i drugie, to może zwierzętom każmy płacić, nie wiem, podatki, abonament telewizyjny, samorządy można by tym obciążyć. Rothbard powiedział, że uwzględnimy
prawa zwierząt, kiedy wystąpią z takim wnioskiem do nas, o to zaczną płacić podatki. Tak, jeśli zwierzęta, prawo i moralność jest umową między ludźmi, to my się umawiamy, że będziemy przestrzegać prawa i moralności względem siebie. Zwierzęta takich pomysłów nie rozumieją, nie wiedzą, czym jest moralność, nie wiedzą, czym jest prawo, nie możemy liczyć z ich strony na wzajemność, dlatego ich prawo i moralność nie dotyczą, bo prawa to też obowiązki. Nie. Ponieważ zwierzęta nie mają obowiązków, nie płacą między innymi podatków na to, żeby utrzymywać państwo, to nie mają też praw. A nie wystarczyłoby mówić, że jesteście po prostu przeciwko pomysłom PiS, czy poseł Dobromir Sośnierz ma czasem potrzebę mówienia rzeczy, że tak powiem, kontrowersyjnych? Nie, znaczy, jak Korwin-Mikke? Jeśli, nie wiem, dlaczego te rzeczy są kontrowersyjne, wydają mi się dość oczywiste. Ważne jest chyba, żeby nie tylko mówić, że się jest przeciwko czemuś, tylko żeby stworzyć jakąś intelektualną alternatywę atrakcyjną pod to, dlaczego się jest przeciwko temu. Że nie jesteśmy przeciwko temu, dlatego, że nie wiem, no bo nam zapłacił przemysł futrzarski, chociaż bawi mnie to, że się mówi z jednej strony, że ten przemysł futrzarski to jest jakieś tam nędzne takie odpady gospodarki, jakieś tam 0,0008 tam procenta PKB, a z drugiej strony że ludzi, którzy na tym zarabiają. Z drugiej strony zakłada się, że pół Sejmu przekupił, tak? Bo w każdej partii poza lewicą są ludzie, którzy tego mają, więc to trochę. Ale poważnie, zupełnie oglądał pan sceny z tego filmu nakręconego na tej ukrytą kamerą, oczywiście, na fermie tych norek we wsi. Wyłącznie urywki. Natomiast no, wiem, jak takie filmy powstają, to tłumaczył i właściciel. Manipulacja. I oczywiście, że tak. Ten aktywista to ten po prostu. Aktywista nakręcił kilka minut, kilkomiesięcznego pobytu na farmie. Strasząc zwierzęta. Kilka minut to jest. Wkładając jakieś wyrwane z kontekstu, a nie wiemy nawet czy stamtąd. Wyrwane to one miały futro, to wie pan, to złe jest po prostu. Ale no, niech pan zobaczy film z farmy, na którą wszedł Krzysztof Bosak z właścicielem i zwiedzał tam, na chybił trafił losowe baraki. Tam to, zobaczy, pan, co, tam to norki z wdzięczności hodowcom to się same pod nóż nie, pchały. No ale no przecież hodowca nie po to hoduje, żeby jakieś porwane futro sprzedawać. Taka norka to jest kilkadziesiąt euro. To się ją szanuje, naprawdę. To trzeba dużo złej woli. Nawet z porwanego futra można. Ale no, porwane zwierzęta czasami się pogryzą w klatce, tak? No nie unikniemy tego. Zwłaszcza jak są młode, jak tam ćwiczą sztuki walki, prawda? Albo czasami jest jakiś agresywny, chory i tak dalej. Zdarza się takie, że na wiele tysięcy norek, które tam są, tam było pokazane na tym filmie, jak Krzysztof Bosak opracał tej farmie, niech pan zwróci uwagę, ile tam tych baraków jest. Znalezienie kilku sztuk tam z porwaną sierścią przez kilka miesięcy, no ale pewnie się uda, tak? Ta manufaktura, te zwierzęta bez weterynarza, bez nadzoru jakiegoś. To nieprawda znowu. No tak, to wynika z. No ale no to wynika z kłamliwego reportażu. No, czy otwarte klatki są dla pana uczciwi eksperci, czy są oszołomy ekoterroryści, którzy są w stanie zmanipulować każdy materiał, wedrzeć się na cudzą własność? No nie są czasem ci, którzy wypuszczali gospodarskie zwierzęta na wolność i te zwierzęta potem zdychały, to są wariaci, to nie są eksperci. Otwarte klatki, wariaci. Otwarte klatki to są wariaci, ekoterroryści. To są ludzie, którym nie można ufać na słowo. Należy to sprawdzić. Krzysztof Bosak to zrobił. Należy mu się za to szacunek, bo wybrał się. Czyli i sam. To jest bardziej wiarygodne. Przychodzi pan polityk na wizytę. A pan był? Ale widziałem sceny z tego filmu. No tak, no czyli pan, łatwiej pana oszukać, niż udowodnić panu, że został pan oszukany. No niestety, bo do tego się sprowadza. Sam pan powiedział, to branża futrzarska to jest, ale faktem jest, że to jest tam ledwie kilkaset miejsc pracy w Polsce i działa. No, co na szacunki to słyszę mniejsze. Już zaczynaliśmy od kilku tysięcy, jeszcze pani Gozdyra mówiła o kilku tysiącach, pan już mówił o kilkuset nawet. Nie wiem, nie liczyłem, ale opieram się na informacjach, o których nawet przeczytałem. Nawet jakby to był jeden człowiek. Natomiast no, w Polsce ta branża działa tylko dlatego, że większość cywilizowanych krajów po prostu zakazała tych, z jakiegoś powodu. Nieprawda. Zakazała tego typu działalności. Nieprawda, zależy co nazywamy cywilizacją. Według mnie właśnie nadawanie praw zwierzętom jest objawem antycywilizacji, jest objawem upadku cywilizacji, objawem utraty przez ludzi ich poczucia wyjątkowości w przyrodzie, zacierania tej granicy między ludźmi i zwierzętami, co na końcu musi się skończyć postawieniem sobie pytania, po co tu w ogóle jesteśmy, jeśli tylko ciągle nasza egzystencja zagraża innym gatunkom, a te gatunki, inne zwierzęta, to właściwie tacy ludzie, tylko troszkę głupsi, mniejsi w futerku. O to chodzi chyba, panie pośle. To o to chodzi. Ideę mają swoje konsekwencje. Rozumiem rolę człowieka w ekosystemie, ale panować na ziemi, jak napisało Pismo Święte, na które pewnie pan się zaraz powoła, to nie znaczy mordować dowoli i bezwzględnie. No, dowoli i bezwzględnie. Czym się różni mordowanie na farmach futerkowych od mordowania zwierząt na kotlety?
Jest to dokładnie to samo. No wie pan, to jest, zdaje się, jeżeli chodzi o... To jest po prostu pierwszy etap walki z hodowlą zwierząt na liście, taki, który najłatwiej zaatakować, ale trzeba przewidzieć, co się stanie dalej. Kiedy były pierwsze u nas przymiarki do praw zwierząt, kiedy zakazywano obcinania psom ogonów, to ja też mówiłem, że to pójdzie dalej. To jest tylko pierwszy etap i idzie dalej. No i pójdzie znowu dalej. Proszę mi dać odpowiedź na pańskie pytanie. To zdaje się, że nikt nie zabija tych zwierząt dla samych, nie wiem, dla samej skóry na buty albo dla skóry, ja rogacizny na buty na przykład. Tak? Nikt, ja tych się nie zabija za same skóry. To jest kolejny mit. Nie zabija się na same skóry. Każdy kawałek tego zwierzęcia jest wykorzystany. Się produkuje z nich na przykład pasze dla kotów. Na przykład dla kota prezesa. To fantastyczne. Natomiast wie pan, że 70% Polaków, znaczy wie pan, to pan pewnie i temu zaprzeczy, natomiast większość pytanych o działalność tego typu przemysłu w Polsce jest przeciwna. To zresztą wystarczyłoby chyba zapytać, co o tego typu działalności sądzą sąsiedztwa tego typu ferm w Polsce, w tej wsi Góreczko. Na przykład. Również. No bo opierają się na różnych tego typu manipulacjach. Te głośne dokumenty otwarte klatki uderzają do emocji, nie do argumentów, nie do racjonalnej części człowieka. Ludzie zresztą często głosują nielogicznie. Na przykład no, większość jest oczywiście użytkownikami mięsa, skóry, a pewnie i nawet futer w dużej części. Ale w starciu z taką emocjonalną argumentacją, z takim epatowaniem obrazkami typu właśnie reportaż z Onetu, włącza im się inny tryb emocjonalnego myślenia i trudno im się przed tym bronić. Dlatego właśnie jesteśmy my, żeby pomóc ludziom zrozumieć, jak właściwą oś sporu, tak? Gdzie ona właściwie przebiega. Tłumacząc, że w sumie w naturze to też tam, jak to pan mówił, lew morduje pawiana. Bo to jest kolejne, że te zwierzęta mają tak źle w klatce, a gdyby one nie żyły w klatce, gdyby żyły w lesie, to co, nikt by im nie poszarpał futerka? No większość starszych, zwłaszcza osobników, to ginie w paszczy jakiegoś drapieżnika, który czasem zżera żywcem. Lew też morduje tam pawiana, czy taką norkę dla mody, stylu i kaprysu, z różnych powodów, ale myślę, że norce to nie robi różnicy, z jakiego powodu on ją morduje. Jak ją zjada żywcem taki lew, a lew, sam kot, czy u nas lwów, to raczej nie ma, ale tam taki jakiś leśny drapieżnik niekoniecznie zawraca sobie głowy, żeby uśmiercić. No, ale poluje, żeby przeżyć. To będziemy Nieważne, ale czy norce to robi różnicę, po co on ją rozszarpuje na kawałki i zżera żywcem? Proszę zobaczyć, jak okrutne rzeczy dzieją się w naturze. Natura jest naprawdę paskudna. Ale sam pan powiedział, że w tej naturze to my stoimy najwyżej w hierarchii, to może to powinniśmy dać wyraz temu. Dlatego nie musimy się przejmować tymi, którzy stoją niżej w hierarchii od nas. Nie przejmować się po prostu. Pan ma jakieś zwierzęta w domu? Kijanki w tej chwili hoduję. I rybki. Dobromir Sośnierz hoduje kijanki. I rybki. A, rybki. No dobrze. Kota, psa, nic takiego? Nie. A pies to co, na łańcuchu? Jeżeli już? Nie, ja nie mam ogródka, żeby mieć psa. Miałem kiedyś psa, ale no już nie mam. Stwierdziłem, że to niehigieniczne. Konfederacja broni tego przemysłu futrzarskiego w Polsce dosyć zaciekle. A dlaczego na przykład z równym zapałem nie walczycie o na przykład w obronie górnictwa, które w tej chwili jest właściwie zamykane przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy nie, to są różne głosy w tej sprawie. Ja uważam, że przede wszystkim górnictwo w przeciwieństwie do branży futrzarskiej jest państwowe. To jest podstawowy problem. W związku z tym nie mamy żadnego realnego otoczenie ekonomicznego. To wszystko, czym otoczone jest górnictwo, nie jest już przemysłem państwowym. No ale jednak samo górnictwo jest. W związku z tym nie mamy tutaj do czynienia z realnym rachunkiem ekonomicznym. To się wszystko, ten eksperyment odbywa się na koszt podatnika w dużej mierze. I ten deficytowy węgiel, który wydobywamy z deficytowych kopalń z trzęsącymi się na górze budynkami i zapadającymi dziurami, to wszystko jest socjalistyczny jeden wielki eksperyment, tak, w którym obławiają się nieliczni, a pozostali na to płacą. Tak więc prywatne, to w takim razie co innego niż przemysł futrzarski. Prywatne kopalnie to robiłoby różnicę, gdyby te kopalnie były prywatne? Na pewno by robiło, wtedy by się wszystkim okazało, czy są dochodowe, czy nie są w końcu. Tak? Niektóre pojedyncze są prywatne zresztą, ale okazuje się, że mogą być dochodowe.
Natomiast oczywiście mamy tutaj do czynienia z efektem kosztów zewnętrznych w przypadku, znaczy sam, nie tyle samego górnictwa, co później energetyki węglowej, tak, że ci, same górnictwa również tąpnięcia na powierzchni są też przykładem kosztów zewnętrznych, czyli takich, które przedsiębiorca, których nie ponosi sam przedsiębiorca, tylko inne podmioty nie związane z przedsiębiorcą, tak, jeśli komuś pęka ściana w domu, to on ponosi konsekwencje tego, że ktoś pod nim fendruje, tak, trzeba te koszty uwzględnić, jeśli funkcjonuje energia, elektrownia napędzana węglem, to ona też zanieczyszcza środowisko i efekty tego swojej, tej swojej działalności przerzuca na wszystkich innych, którzy korzystają z tej samej atmosfery. W związku z tym należy te koszty uwzględnić. Znaczy, no, ja słyszałem, wie pan, bo obliczyć... czekam na pańskie zdanie na temat górnictwa, co z nim zrobić, bo tak słyszałem, że Konfederacja jakoś próbuje zająć stanowisko między innymi na Śląsku, znaczy zająć stanowisko w sensie jakoś ustawić się do tego problemu. Tak przyszłościowo, pod kątem na przykład no, rosnących niepokojów społecznych. Dziś być może zostanie ogłoszone pogotowie strajkowe w kopalniach na Śląsku. No to ja mówię, jakie jest moje zdanie, że cały ten przemysł powinien być sprecyzowany, o ile ktoś zechce na tych zasadach funkcjonować, no bo musimy uwzględnić wszystkie koszty zewnętrzne, które się w ten sposób generuje. Państwo powinno być neutralne technologicznie, nie powinno mówić, czym należy palić w piecach, czy tym, czy tamtym, czy taką technologię pozyskiwania energii stałej, czy inną, ale należy rzetelnie uwzględnić wszystkie koszty zewnętrzne, środowiskowe, które się z tym wiążą. Jeśli dobrze policzymy, wliczymy to w jakiś rodzaj podatku środowiskowego i będzie się to nadal opłacało, to znaczy, że taka branża może sobie spokojnie poradzić i funkcjonować. W tej chwili jest to tak obrośnięte niezdrowymi przepisami, podatkami, związkami zawodowymi, całą patologią typową dla państwowych przedsięwzięć, że trudno tak naprawdę powiedzieć, czy to się w ogóle ma szansę opłacać, czy nie. Wydaje się, że są argumenty za tym, że nie, no bo mamy głęboko te pokłady węgla. Z drugiej strony pojawiają się tam alternatywne technologie jego wykorzystania, które być może spowodują, że jednak będziemy w stanie z zyskiem to wydobywać, no ale to znowu, to nie jest pytanie do polityków, tylko przedsiębiorców. Jak pan powiedzie, do jakiejś kopalni spróbuje to wytłumaczyć górnikom, to obawiam się, że to poparcia wielkiego z tego nie będzie. Właśnie. To kończąc jeszcze wątek z tymi futrami, PiS uderza w tak zwane futrzarstwo. Dzisiaj futrzarstwo, a jutro w drobiarstwo, w jajczarstwo, mleczarstwo, tak? I wszystko inne, a, tak? To się widuje, tak, Dobromir Sośnierz zobaczył to gdzieś szklanej kuli, ale... To logika tego, tak samo jak wtedy, kiedy zakazano obcinania psom ogonów, wiedziałem, nie, że... Nie znam się na obcinaniu psom ogonów, ale pójdzie, wiem, to że dalej. Jajka to jest tak jak z tym lwem, to pożywienie, a posiadanie futerka to już niezbędne do życia. Kaprys. Sylwia Spurek nie je mięsa, nie je jajek i żyje, aż do śmierci będzie żyła. No zapewne, ale to coś złego? No nie, no to właśnie taki sam będzie argument, że to nie jest potrzebne, że to jest tylko kaprys. Jedzenie mięsa to jest też jest kaprys. Ale to już pan teraz to pan już trochę fantazjuje, ale PiS tak czy inaczej, samo dzisiaj, dzisiaj no być może tak będzie, być może temu. Nie będzie, jak tak będzie, będziemy o tym rozmawiać. PiS dzisiaj uderza w futrzarstwo, hodowcy zwierząt na futra, to są sponsorzy też między innymi Tadeusza Rydzyka, w jego mediach już mówi się o zdradzie PiS. To Konfederacja tak oczywiście przypadkowo się uśmiecha do ojca Rydzyka i jego ewentualnego poparcia. Nie, ja się nie uśmiecham, ja zawsze jestem sympatycznie uśmiechnięty do wszystkich, ale wydaje mi się, żebyśmy w tym momencie wykonywali jakieś szczególne ruchy w tym kierunku, ale oczywiście dlaczego mielibyśmy nie przyjąć poparcia, gdyby ktoś nas nim obdarzył, to chętnie oczywiście poparcie przyjmujemy. Natomiast najbardziej śmieszą mnie ci, którzy tuż przed wyborami uwierzyli w to, że PiS jest gwarancją tej cywilizacyjnej zmiany tutaj, po tej wojnie cywilizacyjnej stoi po tej prawej stronie. Mówili, że mimo wszystko trzeba głosować na Dudę, między innymi pan Miśko, przedstawiciel tutaj branży futrzarskiej właśnie na ostatniej prostej kampanii poparł Dudę. No i proszę, i dzisiaj już musi tego żałować. Cztery kobiety, które jeszcze noszą futra w Polsce, na pewno zagłosowały na pana prezydenta po tym poparciu. I jeszcze ich mężowie może. Myślę, że jest 10 głosów więcej prezydent. Niż 4, a przed, no może 14. Wiele osób, które przy tym pracuje. A to z całą pewnością z największą przyjemnością. Ale panie pośle, to jeszcze
Pytanie o, jak rozmawiamy o przyszłości, czy Konfederacja pomimo tej piątki, a może właśnie przez wzgląd na tę piątkę dla zwierząt, to może wylądować w przyszłości na łonie Zjednoczonej Prawicy? Znaczy tej tak zwanej Zjednoczonej Prawicy? Tak, zwanej Zjednoczonej Prawicy. No nie, nie sądzę. To myślę, że w każdy dzień nas oddala od takiej perspektywy, jeśli ona kiedykolwiek była. Krzysztof Bosak jeszcze po wyborach, chyba po wyborach mówił, że w demokracji to w długiej perspektywie nie wyklucza się niczego. I zawsze jest czas. Nie słyszałem takiej wypowiedzi. Nie wiem, czy to jest kwestia nadinterpretacji. Nie słyszałem żadnej wypowiedzi, w której ktokolwiek z Konfederacji sugerowałby, że możemy wejść w skład Zjednoczonej Prawicy. Wydaje mi się, że to absurdalny pomysł. Bosak raczej powiedział... Może o koalicji rządzącej. Tak, oczywiście, chodzi o koalicję. Przepraszam, a pan myślał, żeby do Zjednoczonej Prawicy tak... Tak zrozumiałem pana pytanie. Nie wiem, czy istnieje coś takiego jak Zjednoczona Prawica poza umową koalicyjną, ale... No, właśnie na tym polega. No właśnie. No on raczej miał na myśli w ładniejszych słowach trochę, że nigdy nie mów nigdy. Współrządzenie, tak. Też nie wydaje mi się, żeby to było prawdopodobne. PiS w procesie swojego rządzenia odwołał się do elektoratu, który nie pozwoli na zrealizowanie żadnych sensownych reform w Polsce. To jest elektorat przede wszystkim roszczeniowy. Taki zaściankowo roszczeniowy, który nie przyjmuje żadnych argumentów, nie rozumie, jak działa gospodarka, nie interesuje go to, natomiast oczekuje, że politycy mu coś dadzą. W związku z tym jest to elektorat, który nie pozwoli na żadne wolnorynkowe reformy i PiS jest jego zakładnikiem w tej chwili. Ponad połowa Polaków na to wychodzi. Nie ponad połowa, no to efektywnie głosuje znacznie mniej niż połowa. Ponad połowa głosujących. Też nawet nie, nikt bez PiS nigdy nie miał ponad połowy. Andrzej Duda miał w drugiej turze wyborów. No tak. Tak się zostaje prezydentem. No ale to już jest coś innego, to już w drugiej turze zawsze głosy są przerzucane na zasadzie mniejszego zła. Część wyborców się demobilizuje i nie idzie, więc tego no nie można traktować. No realnie poparcie PiS-u 30-40%, 40 parę procent, to były tam szczyty, tak. Co jest bardziej prawdopodobne? Pan z Konfederacją w koalicji z PiS, czy to, że pański ojciec, ale już solo, wyląduje w Konfederacji? Co do drugiego nie powiem. Myślę, że co znaczy nie w powiem, obecnej konfiguracji... Rozmowy są prowadzone? Trudno mi powiedzieć. Ja cały czas go namawiam. Żeby wstąpił do Konfederacji? Oczywiście, że się nawrócił wreszcie i porzucił tą... Co oferuje drogę, Konfederacja? Bo słyszałem, że PiS w kolejnych wyborach parlamentarnych w związku z tą reorganizacją nie tylko rządu, ale też partii właśnie, to różnie może być z tymi miejscami, przede wszystkim dla koalicjantów, a po drugie dla tak zwanych seniorów. No, przede wszystkim tych miejsc w kolejnym Sejmie będzie już pewnie mniej dla PiS-u, bo nie sądzę, żeby w dobrym stanie poparcia przetrwał kryzys, nad którym ciężko pracował i który się właśnie pomału rozkręca. To Konfederacja daje dwójkę na Śląsku? Na jedynce? Ale nie sądzę, żebyśmy byli zainteresowani osobami, które tylko po to, żeby dostać lepsze miejsce, przychodzą do nas. Myślę, że jeśli są rozczarowani ideowcy, to chyba najpóźniej mniej więcej teraz powinni z tego PiS-u już się wypisywać. Jeśli jeszcze są tam osoby, które szczerze wierzyły, że PiS jest gwarancją cywilizacyjnej zmiany, jest tą partią prawicową, konserwatywną, to widząc, co wyprawia w ostatnim czasie, jak lewicową agendę przyjmuje, jak krok po kroku zdradza wszelkie ideały, które w nim pokładano, to myślę, że to myślę, właśnie... że święty Franciszek, jak pan tak się odwołujemy do hipotetycznych różnicy, święty Franciszek by popierał hodowanie na futra, czy niekoniecznie? Święty Franciszek przecież sam, jak jego tam brat był chory, to przyniósł mu tam jakąś mięsną potrawę, więc też rozumiał, że to, że on, jeszcze raz, on wyrzeka jest różnica się między mięsną potrawą a czapeczką z norki chyba mimo wszystko. Nie znam żadnych wypowiedzi świętego Franciszka, który potępiałby coś takiego. Święty Franciszek jako chrześcijanin zdawał sobie dobrze sprawę z tego, że wszelkie prawa moralne, które Bóg dał ludziom, dotyczą ludzi, a nie zwierząt. Zwierzęta nawet w ofiarach były składane za Bożym przyzwoleniem, a nawet oczekiwaniem. W związku z tym życie zwierząt nie ma wartości moralnej, jedynie użytkową. I myślę, że święty Franciszek był tego w pełni świadom. To, że on sam wyrzekał się jedzenia mięsa i takich tam uciech doczesnych, nie tylko zresztą tych przecież, to nie znaczy, że je potępiał. Muszę to jakoś spróbować przetestować na swoich kotach, wytłumaczyć im, wie pan, tę wyższość moralną i inną. Zobaczymy, jak zareagują. Sprawdzić, z jakich zwierząt karma jest produkowana dla tych kotów. To swoją drogą. Dzisiaj będę czytał składy. Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia. Do usłyszenia.